Syreny, rozdział 3, część 2. Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka. Jeremiasz pisał to z natchnienia Boga, ale też ze swojego doświadczenia. Szukał Boga, ufał Mu i przekonał się, że Bóg jest dobry. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Bóg wiele razy ratował Jeremiasza z trudnych sytuacji. Jeremiasz chciał, żeby jego rodacy też zawierzyli Bogu tak jak on. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je nań wkłada. Jeremiasz od młodości został powołany przez Boga. Bóg nałożył mu jarzmo i Jeremiasz cierpliwie nosił to jarzmo. Niech przytyka swoje usta do prochu. Może jest jeszcze nadzieja. Jeremiasz wzywa swoich rodaków, żeby zaufali Bogu, żeby przyjęli tą niedolę, która na nich spadła i mieli nadzieję, że Bóg odmieni ich los. Niech nadstawia policzek temu, kto go bije. Niech się nasyca zniewagą. Sam Jeremiasz wiele razy był znieważany przez swoich rodaków i wzywa ich, żeby w podobny sposób jak on przyjmowali zniewagi od Babilończyków. Albowiem Pan nie odrzuca na wieki, gdy zasmuca, znowu się lituje, według obfitości swojej łaski. Zaiste nieumyślnie trapi i zasmuca synów ludzkich. Naród izraelski został odrzucony przez Boga z powodu swojej niewierności, ale może mieć nadzieję, że Bóg go znowu przyjmie, bo Bóg nie odrzuca na wieki tutaj na ziemi. To słowo nieumyślnie lepiej by było przetłumaczyć, że niechętnie trapi ludzi. Gdy się depcze nogami wszystkich więźniów ziemi, gdy się łamie prawo człowieka przed obliczem Najwyższego, gdy się krzywdzi człowieka w spornej sprawie, czy Pan tego nie widzi? Jeremiasz tłumaczy tutaj swoim rodakom, dlaczego ich spotyka taki los, bo deptali prawa i krzywdzili ludzi. Któż może powiedzieć, że staje się coś, czego Pan nie nakazał? Czy z ust Najwyższego nie pochodzi zarówno złe, jak i dobre? Bóg jest suwerennym władcą świata i nic, co dzieje się na świecie, nie dzieje się bez Jego woli i bez Jego wiedzy. Na co może uskarżać się człowiek, póki żyje? Niech się uskarża na swoje grzechy. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana. Wznieśmy nasze serca i nasze dłonie do Boga w niebiesiech. Rodacy Jeremiasza są w bardzo ciężkiej sytuacji, mają wiele powodów, żeby się skarżyć, ale Jeremiasz chce, żeby się skarżyli tylko na swoje grzechy i badali swoje drogi. Wtedy będą mogli zwrócić się naprawdę do Boga i będą przez Niego przyjęci. Myśmy odpadli i zbuntowali się, dlatego Ty nie przebaczyłeś. Okryłeś się gniewem i prześladowałeś nas, bezlitośnie zabijałeś. Okryłeś się obłokiem, także modlitwa do Ciebie nie dochodzi. Uczyniłeś nas śmieciami i pomiotem pośrodku ludów. Los Izraela jest bardzo ciężki, ale Jeremiasz chce, żeby zdał sobie sprawę, że to nie jest niezasłużone, że jego naród zbuntował się i dlatego właśnie spotyka go taki los. Chce, żeby podczas tego wygnania, w tych ciężkich sytuacjach, jego rodacy zrozumieli, że taka jest prawda.